Cześć. No to się już niestety skończyło, a ja bardzo chętnie wracam wspomnieniami do tamtych chwil, wakacji. Inspiruję się kolorami, inspiruję się podróżami. Dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was manikir inspirowany morzem, piaskiem i słońcem, czyli odcienie niebieskości, granatu i złota, czyli naszego pięknego słoneczka. Mam nadzieję, że coś z tego manikiru przymycicie na swoje paznokcie. Nie musi to oczywiście być odwzorowanie, ale jednak taka zabawa. Możecie oczywiście zrobić sobie tylko to na jednym paznokciu. Możecie zrobić tak jak ja na wszystkich. To oczywiście zależy tylko i wyłącznie od Was i od tego, co lubicie. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak ja wykonałam ten manikir, zapraszam do oglądania. Na moich paznokciach mam już odżywkę żelową wzmacniającą. Będzie to idealna baza pod ten manikir. Będę miała pewność, że moje paznokcie nie zmienią koloru, ponieważ ciemne lakiery przeważnie delikatnie farbują naszą płytkę paznokcia, więc najlepiej ją po prostu zabezpieczyć. I zaczynamy malowanie. Na paznokciach stworzę ładne przejście kolorystyczne od najjaśniejszego niebieskiego odcienia do bardzo ciemnego granatu. Zaczynam od najciemniejszego odcienia, jest to odcień Cosmic Blue. Teraz najjaśniejszy Fast Time Teal. A teraz tworzymy łączenie za pomocą gąbeczki. Jest to taka zwykła kuchenna gąbeczka. Nakładam lakier w odcieniu Blue Marine i delikatnie tworzę przejście. I tak samo postępujemy z wszystkimi paznokciami. Teraz możemy przejść do zdobienia. Za pomocą pędzelka do zdobień, tego tutaj ostrego pędzelka oraz nowego lakieru Avon Metallic Effects, jest to lakier w odcieniu Gold Leaf, wykonuję wzorki. Mogą to być oczywiście różne, dowolne kształty. Thank you.
paznokcie są już ozdobione. Teraz najlepiej utrwalić. Można to zrobić za pomocą odżywki żelowej wzmacniającej. Nakładam cieniuteńką warstwę. Sprayem przyspieszającym wysychanie lakieru delikatnie spryskuję paznokcie. Ostatnim krokiem jest pielęgnacja, dlatego też nakładam krem do pielęgnacji skórek. I tak prezentuje się efekt końcowy. I co powiecie na taki manikir? Jest oczywiście bardzo bogaty, mnóstwo zdobień, paznokcie są kolorowe, intensywne, rzucające się w oczy, ale no dlaczego nie? Dlaczego czasem nie pobawić się i nie pokazać swoich paznokci jako dekoracji, jako kolejnej biżuterii do naszego stroju? Jeżeli podoba Wam się ten filmik, to oczywiście dajcie znać w komentarzach poniżej. Pamiętajcie również, że codziennie na naszym kanale pojawiają się nowe filmiki. Zachęcam do subskrypcji. I na dzisiaj to już było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku i do zobaczenia. Pa, pa!